Przed sezonem w obozach obydwu zespołów mówiło się o pierwszoligowych aspiracjach. Spotkanie jednak całkowicie rozczarowało. Górnicy pierwszy celny strzał oddali w 16 minucie. Uderzenie Rasiaka bez problemów obronił Tadeusz Łukiewicz. 3 minuty później gospodarze krótko rozegrali rzut rożny. Dariusz Rzeźniczek dośrodkował na głowę Grzegorza Rasiaka i GKS objął prowadzenie. Trzeba pochwalić górników za skuteczność. Do przerwy bardzo rzadko niepokoili Łukiewicza, a mimo wszystko potrafili zdobyć gola. Od 20 minuty po uderzeniu Rasiaka GKS Bełchatów prowadził z Ceramiką Opoczno 1-0. W pierwszych 45 minutach piłkarze Ceramiki całkowicie zawiedli. W pierwszej połowie nie przeprowadzili żadnej składnej akcji. Tak słabo grającej Ceramiki kibice nie widzieli już bardzo dawno. Tuż przed przerwą gospodarze niespodziewanie zdecydowali się na szybki atak, co do tej pory było rzadkością. Dobre podanie z lewej strony, strzał Patalana, ale tuż obok bramki. Do przerwy GKS prowadził 1-0. W drugiej połowie mecz się ożywił. W końcu przebudziła się Ceramika. Drużyna z Opoczna zaczęła grać odważniej, atakować większą ilością zawodników. Ale tym samym goście byli narażeni na kontry GKS-u. Po jednej z nich w 50 minucie na bramkę Łukiewicza strzelali Kukulski i Szarpak, ale bez powodzenia. W 60 minucie klasyczna kontra gospodarzy. Trzech zawodników gospodarzy wybiegło naprzeciw Marcina Bogusia. Bełchatowianie szybko rozegrali piłkę, a akcję zakończyło dośrodkowanie do Dariusza Patalana. Ceramika może tylko Łukiewiczowi zawdzięczać zachowanie jednobramkowej straty. Instynktowna interwencja Tadeusza Łukiewicza i w dalszym ciągu prowadzenie GKS-u 1-0. Kolejne minuty to już ataki gości. Akcje drużyny Marka Dziuby są coraz groźniejsze. Na bramkę Aleksandra Ptaka strzelają Witek, Brytan i Majewski. Drużyna z Bełchatowa zachowuje jednak czyste konto. Ostatnie 20 minut to już chaotyczna gra. Gospodarze koncentrują się tylko na dalekim wybijaniu piłek, a Ceramika bez pomysłu stara się przedrzeć przez defensywę GKS-u. Gdy na boiskowym zegarze mijała już 90 minuta, na bramkę GKS-u strzelił jeszcze Marcin Majewski. Pewna interwencja Ptaka i górnicy utrzymują prowadzenie. Komplet punktów dla GKS-u Bełchatów, kolejna porażka Ceramiki Opoczno.